Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szymon z kanału Panczarea. Dzisiaj przedstawię Wam top 10 zawodników MMA z Włoch. Znajdą się tutaj zawodnicy, którzy pokończyli już swoje kariery i oczywiście obecnie walczący. W rankingu sugerowałem się przede wszystkim ilością mistrzostw, na pewno w karierze ilością pasów zdobytych. Patrzyłem także również na rekord, nie brałem, nie wiem, zawodników, którzy nabijali sobie na tak zwanych ogurasach. Nie brałem też zawodników, którzy mieli rekordy dodatnie bliskie do rekordu ujemnego. Patrzyłem na organizacje, w jakich walczyli oraz zawodnikami, z jakimi walczyli, no bo to jednak jest fajne, jeżeli zawodnik w rankingu, nie wiem, ma na przykład rekord 10-5, ale walczył z samymi solidnymi zawodnikami, wiecie o co chodzi. Także pora zaczynać. Miejsce 10 należy do Francesco Nuzziego, 25-latek, kategoria wagowa kogucia, rekord 9-1. Francesco to były mistrz organizacji UFC, walczył dla takich organizacji jak Slam FC, Venator UFC czy Brave. Z najciekawszych zawodników w rekordzie pokonywał Persiego Herrera, Ibrahima Nawzurowa oraz na gali Brave 49 pokonał albański talent Bernardo Sopaja, który w momencie walki miał rekord 8-1. Włoch obecnie ma zakontraktowaną walkę w PFL, walczy tam w playoff z naprawdę mocnym zawodnikiem Mokhtarem Benkacim, rekord 27. Będzie to naprawdę ciekawy pojedynek, jestem ciekaw, czy Nuzzi zwycięży. Brał też udział w zawodach grapplingowych, w których dwukrotnie wygrywał swoje pojedynki. Jest to zawodnik, który walczy zachowawczo, lubi szachować w swoich pojedynkach, na plus na pewno jego grappling oraz defensywa. Ma bardzo mocny cios, który dosyć często jest ciosem nokautującym. Numer 9 mojego rankingu to Giorgio Pietrini, 31-latek, kategoria wagowa półśrednia, rekord 16-5-1. Na ten moment Giorgio zawiesił karierę MMA, nie walczy już ponad 2 lata, ale za to musiał się tutaj znaleźć, walczył do takich organizacji jak Venator czy Bellator. W Venatorze spędził większą część kariery, brał nawet udział w turnieju wagi półśredniej, który ostatecznie w finale zremisował ze Stefano Paterno, co było dużym zaskoczeniem we Włoszech i obiło się to wielkim echem, bo Stefano Paterno, który również będzie w tym rankingu, no, był bardzo dużym faworytem w tamtym momencie walki. Z ciekawszych zawodników w jego rekordzie na pewno możemy tutaj znaleźć Bartłomieja Kurczewskiego czy Jima Wallheada, z którym no, przegrał. Oczywiście Pietrini przegrał z Jimem Wallheadem na Bellatorze, ale pokazał się z fajnej strony. Była to jego ostatnia walka w karierze. 31-latek na ten moment. Nie ma zaplanowanych żadnych walk, nic nie widać na horyzoncie. Także nie wiadomo, czy wznowi karierę, czy nie. Jest to zawodnik, który lubi dużo kopać. Jego kopnięcia są bardzo mocne, szczególnie jego low kicki czy frontalne kopnięcia. Lubi też toczyć boje w parterze i po prostu ubijać tam swoich oponentów. Kilkukrotnie wygrywał przez ground and pound. Słynie naprawdę z twardej głowy. Jest go bardzo ciężko podłączyć. Mam nadzieję, że wznowi karierę, bo jest to ciekawy zawodnik, którego nawet widziałbym w naszym KSW. Numer 8. Davide Benecci. 33-letni zawodnik kategorii koguciej z rekordem 19-6. Na fali 4 zwycięstw z rzędu. Dwukrotny były mistrz organizacji Velator oraz były pretendent do pasa organizacji z SMMAC. W rekordzie posiada takie nazwiska jak Leonardo Zecchi, Jane Alonen Kulumala czy Martin Buschkamp. Tylko z Niemcem odniósł porażkę, zresztą zwyciężył. Jest zawodnik z dosyć dobrą szybkością w stójce. Niestety tę stójkę ma dziurawą, często obrywa w swoich walkach, często naprawdę w tych walkach był bardzo zakrwawiony. Natomiast dużo kopie, ma całkiem niezłe zapasy i dosyć dobrą kontrolę przy siatce. Ogólnie jest to dosyć dziwny zawodnik, ma taki, nie wiem, taki troszeczkę dziwny styl chodzenia też na nogach. Po prostu, nie wiem, jest to dosyć właśnie dziwny zawodnik, ale musiał się znaleźć w tym zestawieniu. Dlaczego numer 8, a nie na przykład 9? No ponieważ ja też, tak jak wspominałem, patrzę na mistrzostwo. On był dwukrotnym mistrzem Venatora i tutaj musiał się po prostu znaleźć. Numer 7 mojego rankingu to Wisem Hamami. 25-latek z rekordem zawodowym 7-1, walczy on w kategorii wagowej półśredniej.
były mistrz organizacji Slam FC, Day in the Wage, obecnie mistrz organizacji UAE Warriors, Afrika Welterweights. Też tam jest podział oczywiście, jak na pewno wiecie, na Afrykę oraz Arabię Saudyjską. W rekordzie kilka ciekawych nazwisk, na przykład Omar Hussein, Badreddin Diani czy Brian Hoy, z którym przegrał przez high kick w rundzie drugiej do momentu nokautu, pomimo że to była bardzo, bardzo fajna i dosyć równa walka. Vicent to przede wszystkim solidny striker, ma bardzo mocne uderzenia. Z Brianem Hoyem to pokazał kilkukrotnie, naprawdę mocno trafiając Hoya. Tam chyba go nawet podłączył dwa razy. Nie boi się zapasów, idzie w zaparte, lubi rzucać swoimi rywalami. Gorzej z tą kontrolą w parterze, gdyż tam często rywale uciekają z tego parteru z nim, no bo nie dociska ich jakoś super mocno. Na pewno jest, jak na ten wiek, to na pewno bardzo utytułowany zawodnik, bo będąc już mistrzem UAE Warriors, to już jest coś. Przechodzimy do numeru 6 mojego rankingu, Alessio Di Circo. 32-latek, zawodnik kategorii średniej, rekord 13-6, obecnie zawodnik UFC. Dla światowego giganta walczy od 2016 roku. Bilans to 3-6, ale nie ma tutaj co patrzeć na porażki, bo naprawdę w tym rekordzie są potężni zawodnicy, tacy jak Kevin Holland, Makhmud Muradov czy Zach Cummings. Ze wszystkimi była decyzja, więc to pokazuje, że Włoch nie jest taki słaby. Oglądając walkę z Kevinem Hollandem czy Makhmudem Muradovem, nieraz widziałem właśnie, że naprawdę nie boi się wymian z tymi mocnymi faworytami, szedł do przodu. No, dlatego też jest miejsce szóste, a nie na przykład dziesiąte, bo ja tutaj akurat nie popatrzyłem na rekord, tylko popatrzyłem na to UFC. Alessio walczył na przykład też w finale The Ultimate Fightera 27, wygrał z Julianem Marquezem. W swojej dotychczasowej karierze w UFC miał toczyć boje z Cannonierem, z Breezem czy Peterem Sobotą, lecz do pojedynków właśnie nie doszło z niewyjaśnionych przyczyn. Pomimo jednego rekordu, Włoch dalej utrzymuje się w UFC i wraca do oktagonu we wrześniu tego roku. Zawalczy z Romanem Kopylowem, który obecnie posiada rekord 8-2. Może on być znany Polakom też, gdyż walczył on dla PL MMA czy Fenu. Jednokrotnie wystąpił tutaj i tutaj, pokonywał Adama Kowalskiego na PL MMA oraz sensacyjnie Andrzeja Grzebyka. Jest to zawodnik, który nie boi się wymian, jest szybki i dosyć celny w stójce. Potrafi naprawdę solidnie wypunktować swojego rywala. Oczywiście nokautować swoich oponentów również potrafi, ma mocne uderzenie. Mimo przegranej na przykład z Muradovem, bardzo, bardzo, tak jak wiem wcześniej, że stawiał opór i to było naprawdę widać. Tam nawet też jednokrotnie chyba podłączył Mahmuta Muradova. Wiadomo, że Muradov to całkiem dobry stójkowicz. Numer 5 mojego rankingu to kolejny zawodnik UFC, Alessio Sakara. 40-latek, kategoria wagowa półciężka, rekord 20-13. W 2019 roku Włoch prawdopodobnie zakończył swoją karierę, ale w rankingu musiał się znaleźć na 5. miejscu wyżej od Circo, no bo jest bardziej utytułowany, może nie utytułowany, a po prostu stoczył bardzo dużo walk dla bardzo mocnych organizacji. Ma niezbyt imponującego rekordu, jest to zawodnik, który większą część kariery walczył dla UFC oraz Bellatora. Dlatego mówię, 5. miejsce jest dla niego idealne, nie będę go pchał przed na przykład mistrzów. Także co, jego rekord w UFC to 6-9-1, natomiast w Bellatorze 3-2. W karierze brak pasa, ale walkę miał z Rafaelem Carvalho na Bellatorze 190. Przegrał, ale jednak podejście było, co warto wspomnieć, także nie jest to jakiś tutaj słaby zawodnik. Kilkukrotnie walczył w walkach wieczoru dla Bellatora. W swoim rekordzie posiada takie nazwiska jak James Lee, Thales Leis czy wspomniany Rafael Carvalho. O wygranej z Leicem trzeba wspomnieć, gdyż Włoch był underdogiem. Leis to mocny zawodnik jak na tamte czasy. Dominował on w swoich walkach kompletnie rywali. A tutaj, co się okazało, była niejednogłośna decyzja i wygrał oczywiście Sakara, co było dużym zaskoczeniem. Odbiło się to wielkim echem w UFC. No i ukształtowało to trochę pozycję, dlatego też Sakara utrzymywał się bardzo długo w tym UFC.
karate. Jest to zawodnik typowo stójkowy, który potrafi solidnie znokautować swojego rywala. Dzieje się to przeważnie w pierwszych minutach, pierwszych rundach. Tam często była 30 sekunda, 29, 15 chyba czasami, tam pierwsza z hakiem. Naprawdę jest to dosyć solidny zawodnik i bardzo kompetentny właśnie w tych pierwszych rundach. No, to zrobiło na mnie też duże wrażenie. Na plus na pewno jego siła ciosu. Defensywa w stójce jest przyzwoita, natomiast w parterze dosyć przeciętna. Często właśnie przez ten swój parter przegrywał walki, ale mówię, miejsce piąte należy się. Miejsce czwarte, Stefano Paterno. 26-latek, kategoria wagowa półśrednia, rekord 14-4-1. Jest to obecny mistrz organizacji Venator w kategorii półśredniej. Był mistrz Cage Warriors i EFC. Do jego osiągnięć można też dołączyć remis w turnieju wagi półśredniej Venator, który remisował z wyżej wspomnianym Pietrinim. W rekordzie tacy zawodnicy jak Alessandro Botti, John Maguire, oczywiście zawodnik, który walczył w różnych organizacjach topowych na świecie, na przykład w KSW, Mehdrat Yazmini czy Michelangelo Colangelo. Właśnie po pokonaniu tego ostatniego został ponownie mistrzem Venatora. Paterno lubi walki mistrzowskie. Jak można zauważyć, na trzy możliwe pojedynki opadł, wszystkie trzy wygrał ze wspomnianymi wyżej zawodnikami. Warto wspomnieć, że Wok był zakontraktowany w Bellatorze, dla którego stoczył dwa pojedynki. Wygrał z Ashleyem Reesem oraz przegrał z Jonem Pasku. Jest to zawodnik o przeciętnych umiejętnościach parterowych, często daje się łatwo obalać, natomiast stójkę ma całkiem mocną. Ma silny cios, jest szybki na nogach w stójce, mocna defensywa. Mówię, rzadko w tych walkach widziałem, że tam go mocno jakoś super trafiali. Jest to ciekawy zawodnik. Dopiero 26 lat, już nawet utytułowany, nawet bardzo solidnie utytułowany. Zobaczymy co dalej. Mi się wydaje, że jest w idealnym wieku, żeby przejść do jakiejś mocniejszej organizacji niż Venator. Może nawet jakieś KSW czy inne organizacje, może z powrotem Cage Warriors. Zobaczymy. Podium naszego dzisiejszego zestawienia otwiera Mauro Cerilli, 39-latek, zawodnik kategorii ciężkiej. Rekord 14-4, obecnie zawodnik One Championship, były pretendent do pasa wagi ciężkiej One, były mistrz organizacji takiej jak Cage Warriors czy Slam FC. W jego rekordzie wygrane pojedynki nad takimi zawodnikami jak Łukasz Parobiec, Nils Van Nord, Kerl Mür czy Abdulazir Vagabov. Jest jeszcze jeden ciekawy zawodnik, którego rekord w MMA nie jest zbyt imponujący, ale warto dodać, że Mauro wygrał z Alainem Galanim, czterokrotnym mistrzem świata w K1 oraz Muay Thai. Tu trzeba naprawdę powiedzieć, że bardzo fajnie wyglądała walka. Nawet dominował w stójce, mimo że to był czterokrotny właśnie mistrz świata, ale oczywiście ostatecznie ubił go tam kolanami w parterze. Jak wspomniałem, był pretendentem do pasa One, walczył wtedy z broniącym pasa potężnym Brendanem Verą. Pojedynek przegrał bardzo szybko, bo już w pierwszej minucie pierwszej rundy. Ale warto tutaj dodać tą ciekawostkę. Obecnie ma zaplanowaną kolejną walkę w One. W sierpniu zawalczy z Amirem Alikbarim. Rekord 10-3. The Hammer lubi niszczyć dosłownie swoich rywali. I w stójce i w parterze poprzez ground and pound. Jak na tą kategorię wagową jest dosyć szybki i bardzo mobilny. Miejsce drugie naszego rankingu. Mattia Schiavolin, 37-latek, kategoria wagowa średnia. Rekord 15-3-3. Zawodnik, który chyba zakończył karierę, oczywiście tak jak wspominałem, numer 2 tego rankingu, ale jest kilka powodów, dlaczego tak wysokie miejsce tego zawodnika. Jest to były mistrz organizacji Velator, pokonał w walce o pas kilkukrotnego mistrza tej organizacji Alessandro Bottiego. Były mistrz Superiora, pokonał w walce o pas mocnego Gorana Rejlicia, który nawet miał swoje przygody w KSW. Na swojej drodze pokonywał jeszcze Josipa Artukowicza, Jasona Millera, czyli naprawdę dwóch mocnych zawodników, a przegrywał również z wybitnymi zawodnikami, gdyż jest to Oskar Piechota, Luke Barnard czy Patrick Kins. Wszystkie te trzy przegrane walki naprawdę były równe do momentu oczywiście gdzieś tam jakiegoś poddania właśnie na Włochu, ale ogólnie naprawdę fajne były to walki dla oka. Z Piechotą co ciekawe nawet zawalczył w polskiej organizacji Pro MMA Challenge, także tutaj to warto wspomnieć. Jak widać, jest to utytułowany zawodnik, który posiadał kilka tytułów. Po prostu zasłużył na to miejsce. Według mnie jest one słuszne. Włoch w swoich walkach lubi wchodzić w mocne wymiany.
Dużo kopie, dużo bala i ubija swoich rywali w parterze. No i w końcu numer 1 tego rankingu, bez większego zaskoczenia, Marvin Vettori, 28-latek, kategoria wagowa średnia, rekord 18-4-1. Były pretendent do pasa organizacji UCMMA, były mistrz organizacji Venator w wadze półśredniej. Stracił pas tylko przez to, że przekroczył limit wagowy pojedynku. Venatorze pokonywał takich zawodników jak Jack Mason, Igor Mason czy Igor Araujo. Od 2016 roku zawodnik UFC, bilans 8 wygranych, 3 porażki i 1 remis. W rekordzie 2 walki z Israelem Adesanią, w pierwszej walce nawet była niejednogłośna decyzja, co zaskoczyła wszystkich fanów. Była to bardzo bliska walka, w drugiej Adesania wygrał już jednogłośną decyzją, ale mistrz przyznał, że Vettori to piekielnie mocny zawodnik, jeden z najgroźniejszych, z jakimi walczył w karierze. W swojej karierze w UFC pokonywał na przykład Kevina Hollanda, Jacka Hammersona czy Paulo Costa. Obecnie Włoch ma zaplanowaną walkę na wrzesień z numerem 2 w rankingu wagi średniej Robertem Whittakerem. Vettori to solidnie zbudowany zawodnik, przede wszystkim wszechstronny, ma dobre zapasy i gra parterowa jest solidna, ma niezłą stójkę, twardą głowę, jest szybki na nogach. Uważam, że Vettori ma jeszcze szansę na pas w UFC, jeszcze jest dosyć młodym zawodnikiem. Jeżeli pokona Whittakera, to może się przybliżyć do trylogii z Adesanią. I to by było na tyle. Tak się przedstawia nasz ranking top 10 zawodników MMA Włochy. Piszcie swoje sugestie w komentarzach. Ja Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Hej!